pięciu edycjach Kuchennych Rewolucji w polskich knajpach bardzo dużo się zmieniło. W szóstym sezonie nareszcie się najadłam. Cudowna, surowa wieprzowina. Zwyczajnie surowa. Może pani ten włos mi zabrać? Dobrze wam. Jest mi tak dobrze, że wreszcie mój język jest grzeczny. Do Magnoli jego macie. Żaden facet na piwo nie przyjdzie. Czy prawa do flaku? No to by te flaki takie chujowe. Stuknąć je w głowę, k***a, machotem kopytkiem. Stałam się spokojna i opanowana. Trafiłam na wyjątkowo dobrych kucharzy. Dlaczego wy trujecie ludzi? To może nie powinieneś być kucharzem. Ja nie wiem, jak pani może trzymać taką szafową kuchnię. A panowie są po szkole gastronomicznej? Nie. A po czym? Technikum samochodowe? Tak. K***a. Wnętrza, do których trafiłam, tym razem okazały się przytulne i zadbane. Stoły wyglądają jak po powodzi. Składowisko brzydkich, starych, zniszczonych mebli. I teraz proszę wszystko wyrzucić, to jak na dzikie wesele tureckie. Wszyscy z wielkim entuzjazmem ze mną współpracują. Pani się bawi w restaurację, czy pani ma restaurację? Niech ta pretensjonalna panienka trochę spuści z tonu. Zamknijcie tą budę. I znowu wszystko mi się udało. Pomoże mi pani Magdo. Nie wiem. Bo nam pomoże, no nie odpowiesz? Ja nie wiem, czy nam pomoże. Ale ja wiem, że nam pomoże. Ale nie myślcie, że wszystko wam powiedziałam. Było wiele gorzej.